Na koniec nasza redakcja od kuchni. Na co dzień tego Państwo nie zobaczą. Dziś chcemy pokazać się z bliska, bo na naszej antenie szykuje się sporo zmian. Jakich? Proszę obejrzeć relację Magdaleny Wawrzyniak. Godzina 8.10, kolegium redakcyjne, burza mózgów. Wydawca decyduje, które materiały znajdą się w programie. To jest pierwodruk Nieboskiej Komedii. I oprócz tego tam jest jakaś taka drobna wystawa, jest jakiś znaczek właśnie wydany z okazji z tej rocznicy. I to się dzisiaj zaczyna, czy to już nie, trwa? Nie, to już się zaczęło, ale kierownik kazał zrobić. Może być w razie czego. Może być. Może być. Rozpoczyna się rozdzielanie kamer. Ten wybuch gazu, no to się wstrzymamy chwilkę, zobaczymy, czy jak tam Andrzej, czy on coś działa. Umówieni, uzbrojeni w notes, kamerę i mikrofon, ruszamy na zdjęcia. Powierzmy to tylko z profesorem, bo reszta ucieka sprzed kamery, nie? Ogólnie dzwoni nawet i tak ogólnie sobie tak. Po nagraniach wracamy do redakcji, przeglądamy materiały, piszemy teksty i ruszamy na montaż. Telewizja Polska wciąż się rozwija, chcemy być najlepsi. Dlatego zrezygnowaliśmy z nadawania analogowego. Dziś gwarantujemy najlepszą jakość obrazu i więcej kanałów telewizyjnych. To wszystko, co się dzieje, jest kierunkiem w szybkim rozwoju telewizji wrocławskiej, która przechodzi w system telewizji naziemnej, DVB-T cyfrowej. W najbliższym czasie pokażemy się Państwu w nowej odsłonie. Szykujemy wiele niespodzianek. Z wizerunkiem firmy jest tak jak z ubraniami. Nawet jeżeli są najporządniejsze, z najlepszych materiałów, najdroższe, to po pewnym czasie wychodzą z mody. W związku z tym mamy dla Państwa nową propozycję, odświeżenie naszego wizerunku. 21 marca zobaczycie Państwo zupełnie nowe fakty, to będzie zupełnie nowa oprawa graficzna, nowa czołówka, jedno się nie zmieni, informacje przygotowywane przez reporterów faktów cały czas na najwyższym poziomie. Chcemy być bliżej Państwa, o to dbają nasi specjaliści od mediów społecznościowych. Żyje ten profil, mamy już prawie 1700 lubień, polubień i działa, tak? I dużo się dzieje. Tak samo na stronie internetowej TVP Wrocław ogólnie. Obecnie zamieszczamy tam każde wydanie faktów. Wracamy na montaż. Materiał prawie gotowy. Zmontowany poczeka na emisję o godzinie 17.15, 18.30 i 21.45.